Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. A włączymy się ze starostą Dąbrowskim, Lesławem Wieczorkiem. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił przedłużenie obostrzeń do 14 lutego. Po weekendzie jedynie otwarte będą sklepy w galeriach handlowych, restauracje, hotele, obiekty sportowe nadal zamknięte. Mimo to w Tarnowie dziś otwarcie planują pierwsze restauracje, mimo obostrzeń, mimo lockdownu. Jak ta sytuacja ma się w powiecie dąbrowskim? No, niestety doskwiera nam cały czas sprawa COVID-19 i zachorowania. Nasze, tutaj z tego co wiemy, to restauracje funkcjonowały na zasadzie cateringu i tutaj jakichś większych problemów nie ma, że tych przepisów ktoś nie respektuje. Także myślę, że w Dąbrowie takich Tarnowskiej takich problemów nie ma i w powiecie. Ten poziom niezadowolenia społecznego pana zdaniem rośnie z obserwacji oczywiście powiatu dąbrowskiego? Oczywiście, no, poziom niezadowolenia społeczeństwa rośnie. No, trudno się dziwić, ponieważ ludzie czują się troszkę zamknięci i izolowani, no ale niestety tutaj rząd musi prowadzić twarde działania, żeby poradzić sobie z tą pandemią. Są oczywiście różne głosy. Jedni uważają, że jeśli chodzi o restauracje, powinno być bardziej poluzowane, ale trudno mi się też odnosić bezpośrednio do tego tematu. Nad tym pewnie pracuje sztab doradców i fachowców, którzy analizują to, co się dzieje w Europie, na świecie i pewnie te obostrzenia są efektem tych działań. Jak sobie radzą przedsiębiorcy w powiecie dąbrowskim? Któraś z firm zdecydowała się na przykład likwidację interesu? Mało zauważamy likwidacji, również też mało osób rejestruje się, jeśli chodzi o bezrobocie w Powiatowym Urzędzie Pracy. Te liczby są porównywalne zawsze ze styczniem poprzednich lat. Myślę, że tutaj tarcze wspomagające dla przedsiębiorców, które rząd uruchomił, bardzo pomagają. Niedługo będzie kolejna, już siódma, dla szerokiej grupy przedsiębiorców. Ja myślę, że te wsparcie, które tutaj będą udzielane dla przedsiębiorców, mam nadzieję, pomogą na przetrwanie i dojście już do normalnych czasów i możliwość funkcjonowania. Czyli dąbrowscy przedsiębiorcy chętnie korzystają z tej pomocy rządowej? Bardzo chętnie korzystają i na bieżąco Powiatowy Urząd Pracy wypłaca te zobowiązania. Z rynku pracy niejako przenieśmy się do szpitala. Jak przebiegają szczepienia przeciwko COVID-19 w powiecie dąbrowskim? Wiemy, że są opóźnienia w dostawie szczepionek, dlatego tutaj nie ma problemu z harmonogramem. Szczepimy na bieżąco. Szpital do tej pory, jeśli chodzi o grupę tą zero, zaszczepił, czyli pracowników i osoby związane z służbą zdrowia. Zaszczepił już około 600 osób i to stanowi jakieś 65% ogólnej liczby pracowników. W tej chwili trwa szczepienie drugiej dawki, bo jak wiemy, szczepionka podawana jest w dwóch dawkach. Też końcem stycznia rozpoczęło się szczepienie seniorów z grupy 70+, 80+. Także tutaj dyrekcja szpitala deklaruje, że jesteśmy w stanie szczepić nawet 7 dni w tygodniu. Przypomnę, że w przychodni dąbrowskim w szpitalu pracuje aż 10 lekarzy. Także tutaj, jeśli chodzi o harmonogram, nie ma żadnego problemu. Ilu medyków ostatecznie zapisało się na szczepienia? Takiej informacji, ilu medyków, nie mam. Mam informację, którą przed chwilą podałem, że 600 osób zaszczepiło się i to stanowi 65% wszystkich pracowników związanych z służbą zdrowia. Samorząd powiatu dąbrowskiego dołącza do apelu Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie szczepionek. Pan jako starosta zachęca do tego, żeby się zaszczepić przeciwko COVID-19?
Oczywiście dołączamy się do tego apelu. Są informacje na stronie internetowej powiatu dąbrowskiego. Taki apel do Małopolan wystosował Sejmik Województwa Małopolskiego do wszystkich samorządowców, burmistrzów, wójtów, prezydentów miast. I tą drogą Sejmik Województwa Małopolskiego chce zachęcić wszystkich mieszkańców Małopolski, aby zaszczepili się i tutaj te działania wydają się w tym momencie najbardziej efektywne celem zwalczenia tego wirusa. Czyli pan jako starosta, jeśli przyjdzie na to pora, zaszczepi się przeciwko COVID-19? Jeśli przyjdzie taka pora, to prawdopodobnie się zaszczepię. W tej chwili jestem jeszcze nieprzewidziany w tej kolejce. Nie jestem ani w grupie 0, ani w grupie 1, więc mogę tylko oczekiwać. Tak jest. Panie starosto, czym jest Centrum Wsparcia Doradczego? Tak, Centrum Wsparcia Doradczego to taki dwuletni pilotażowy program, do którego przystąpiliśmy w ramach Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego. Jest to program, który ma na celu świadczenie doradztwa partnerom, samorządom, tym samorządom, które są nieco w gorszej sytuacji, są słabiej rozwinięte. Jest to program, który prowadzi między innymi z partnerami Związek Miast Polskich. On jest realizowany aż w 38 obszarach. Myśmy do niego przystąpili i właśnie, jeśli mogę tą drogą, panie redaktor, zachęcam serdecznie do wypełnienia ankiety, która jest na naszej stronie powiatu dąbrowskiego. Tą ankietę można wypełnić tylko do końca stycznia, więc zostało tylko trzy dni. Tutaj mogę wspomnieć, że te opinie mieszkańców o usługach publicznych, o potrzebach mieszkańców, które leżą w obszarze naszego powiatu, czyli gmina Bolesław, Dąbrowa, Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz i Szczucin. I te opinie państwa będą właśnie bardzo potrzebne i konieczne do postawienia diagnozy potrzeb samorządów, które będą mogły w perspektywie realizować i wnioski i wsparcie finansowe otrzymywać i realizować wspólne działania. Na koniec kulturalnie w powiat dąbrowski ogłosił konkurs fotograficzny. Co to za konkurs i kto się może zgłosić? Zrodził się taki pomysł, ponieważ rozwija się ta turystyka lokalna coraz bardziej. Mamy informację, że bardzo dużo osób odwiedza nasz zespół dworsko-parkowy w Torniu. Dlatego postanowiliśmy ogłosić konkurs fotograficzny pod nazwą Cztery pory roku w zespole dworsko-parkowym w Torniu. Jest on adresowany nie tylko do amatorów fotografów, ale także do profesjonalistów. Będzie można w tym konkursie zgłosić maksymalnie po 4 zdjęcia z każdej pory roku i tutaj jest oczywiście dowolność. Mogą to być sesje rodzinne, indywidualne, wszelkiego rodzaju pomysły, czy ślubne, czy stylizowane tutaj zdjęcia. Także bardzo zachęcam. Konkurs będzie trwał cały rok do grudnia 2021 roku. No to nie pozostaje nic innego, jak zachęcić do udziału w tej zabawie. A moim i państwa gościem był starosta dąbrowski Lesław Wieczorek. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.